Cześć, to znowu my. Cześć, to my. Kaśka, Jędrek. Ostatnio znacie nas z Azji Express. Dzisiaj robimy danie Kuchnia Ogołsieniców, wydaje kebaba. Tureckie danie. Będziemy mieli kilka pytań. Jeżeli odpowiemy dobrze, to bierzemy składnik tradycyjny, pasujący, a jeżeli odpowiemy źle na pytanie, to bierzemy składnik trochę mniej pasujący, ale myślę, że damy radę. Więc zobaczymy, czy nasz kebab będzie zjadliwy, czy nie. Jaka religia jest najpowszechniejsza w Uzbekistanie? Wiesz? Islam. Islam. Głośniej. Nie byłam pewna. Dobrze? Dobrze. Możemy ten? Ja biorę do stypa. Ale sosik. Spokojnie. Sos na końcu. Co to jest za sosik? Biorę całego. No Andrzej, no popsuł wszystko. To masz tu. Oddawaj tego sypa. Pół na pół, senior. Nie, musi być oscypa fest. Jakie jest narodowe danie Uzbekistanu? Na ciepło. No nie sprecyzowane nazwę dania, tylko ulubione danie narodowe. Lasagna na ciepło na pewno jest to danie. Nie lasagna, jest we Włoszech. Z baraniną może. Ale to nazwę trzeba. Szorma, kebab. Szorma uzbekistańska. Pilaf. Jak? No to proszę, dla ciebie zła odpowiedź. Nie, ja tego nie, o tego ja nie biorę. No to mielone. Ej, weź sobie do siebie czosneczek. Ja lubię, nie mam z tym problemu. To powinno być na... wezmę kapustę kiszoną. Potem on przypomnę to mi ci, zakład, że będziesz wracać ze mną do domu. Od razu otwórz okno. Jaka jest stolica Gruzji? No, cwaniaku. Ja jestem sama z geografii w ogóle. Jak stolica Gruzji? Na te. Tbilisi. Dobrze. No. Dobra, już biorę to mięso, bo przy tobie to już nic dalej nie wygramy. Ale jaka to już bomba kaloryczna. Co to jest czacza? Czacza. Taniec tradycyjny. Latynoamerykański. Czacza ze staniec latynoamerykański. Po drugie taki trunek. Wspaniały. Wspaniały. W ogóle kaca nie ma po nim. Nic a nic. Każdy ma to w domu. A na stepie w każdej restauracji jest to. Na każdym kroku, przy każdej kapliczce na drodze. Wszędzie jest czacza w Gruzji. W naszych żyłach też płynęła czacza. Był taki moment. Teraz bądźmy fit. Nie. Stwórz pozory chociaż. Nie, wezmę sobie mięso, bo nie mogę mieć wagę. Jaka jest stolica Turcji? Ja powiedziałam Gruzji. Na I, żartuję. Nie prowokuj mnie. Na B. Nie na B. Na S, Ankara. Ankara. Dobra, no powiem. Dobrze. A to jest tak, że ty będziesz jadła mojego, a ja twojego? Nie, ja twojego na pewno nie dotknę, to od razu ci mogę powiedzieć. Dobra, biorę tego osypa, co mi tu. To jednego wezmę, tak tu, jednak śmierdzi. Jakie morze otacza Turcję od strony północnej? Wiesz? Tak, może czarne. Dobrze. No, ale ja bym chciał tą coś wziąć. A gdzie jest żółty ser? Ja jeszcze bym chciała żółtego sera dużo. Teraz ty odpowiadasz, to będzie na pewno źle. Teraz moje pytania. Dla mnie teraz pytanie. Kaśka odpowiada. Poproszę najtrudniejsze pytanie. To jest głową państwa Turcji. No. To tam takie śmiechy z kanapy. No ten tam, co tam to jaja robi. Z Putinem się kupuje. Wiem, ale nie wiem, jak on się nazywa. Erdogan się nazywa. Erdogan się nazywa. Dobrze. Ale mieliśmy źle odpowiedzieć, to nie jest nasza dobrze, odpowiedź. Dobrze, no to okej, okay, to zróbmy tak. Ja teraz nie biorę, a ty sobie wyjdź złe. Nie. Zmieniamy odpowiedź. Burak Yılmaz, o, taki piłkarz jest znany. Burak Yılmaz. Mehmet był lepszy. Źle? Niestety. Źle? Kurde. No masz. No, widzisz, co bierzesz? Żurawinkę mi daj. Ja sobie wezmę winogron. A dlaczego tak skromnie? Weź sobie te pianki. Jakie ochydztwo on sobie robi. Ej, żeby to potem nie było zamiany, że ja jem jego. Nie, mojego na pewno nie jest. Ja znam twoje smaki. Nie. To jest wszystko dla ciebie. Nie psysz całą zabawę. Jaka waluta obowiązuje w Uzbekistanie? Chciałabym odpowiedzieć, ale jednego dolara miałam. Nie mam pojęcia, jakie tam są pieniądze. Wiesz jakie? Wiem. Ty jesteś taki nudny. Skąd wiesz, jakie są pieniądze w Uzbekistanie? Przygotowałem się. Kuny? Liry. Nie, liry są w Turcji. Franki? Ale pitoli. Powiedz prawdę. Wiesz, że na przykład w Egipcie są funty? Przyjmijmy, że... Franki, że marki. A! No źle, ale... A jakie są? Sum uzbecki. Nie widziałeś? Wiedziałem. Ja sobie wezmę jajko, żeby... Albo nie, żeby nudy nie... Tego nie wezmę, bo jednak nie jestem taki odważny. Ale tak, że trzeba. Brokuła też nie wezmę, bo to wege to nie dla mnie. Wezmę sobie... Serowe. Zostaw! To chcę zjeść. Nie, patrzcie, bierze dwa składniki. Widzicie to? Patrzcie. Nie, wziąłeś sobie... Nie, wziąłeś sobie chipsy serowe. Z iloma państwami graniczy Turcja? Oj, pani! Obstawmy cztery mam, wiem, że cztery, a może tak obstawmy jeden, o którym na przykład nie wiem, albo pięć. Pięć. Osiem. Łomatko! O, to by siadło. A co to jest? Musztarda? Nie, to ja muszę wziąć coś innego. Ja sobie wezmę jojko. Ja p***le, co on kładzie na... Jak nazywa się gruziński zapiekany placek z serem? Jedliśmy to codziennie. Tyle się ojadłeś tego... Ja wiem. Że powinieneś mieć wytatuowane na czole. Haczapuri. Haczapuri. Wyciągnąć z ciebie jakąś odpowiedź. Dieta poszła w odstawkę. Wszystko, co schudliśmy w Azji Express, właśnie teraz nadrobimy. Sos czosnkowy z tą marszmalą. Ja się ale to będzie dobre. Naprawdę.
Zwiniesz mi? Proszę? No, kłopoty to w raju? Pójdzie, kłopoty w raju? Dobra w no nie sposób. Mogę, bo trzymam kebaba. Brawo. Na tym kończymy kącik tak. kulinarny u gąsieniców. A was zapraszamy do oglądania Azja Express. Na TVN-ie i na Playerze. Tak jest. No to masz. Nie, to włóż dla tam. No włóż. A ty masz to trzeba w ten. To ja se tego dla siebie zagrzeję, a ty mojego możesz jeść na ja ten, tego no, dziękuję okay? ci, ja nie zjem no go ja. Nawet podgrzanego. I mocno. Ale naprawdę dobry. To znaczy, że mamy dużą wiedzę. O czym? No ogólną. Odpowiedzieliśmy dobrze i mam dobrego kebaba. Jesteś ohydny, Jędrek, naprawdę. Teraz cała Polska zobaczy, jakie ohydztwa zjadasz. No zostańcie trochę. No weź mojego ci oddam, bo jestem najedzona, naprawdę. A chcesz, zostaw tam. Teraz już. Zacząłem to skończyć. A jak się rozchorujesz?